trafił naszego wujka Edwarda, Edwarda Józefa. Wszyscy go znali praktycznie pod imieniem jako Józefa Stojanowskiego, nie Edwarda. I nawet on zmarł przed kilku laty, przed dwoma laty. Nawet byliśmy troszkę skonsternowani, jak przyjechaliśmy na jego pogrzeb, spóźniliśmy się i słyszeliśmy od księdza, że w czasie mszy modlimy się za duszę Edwarda. I zmodliliśmy, czy my na właściwą mszę trafiliśmy. Okazało się, że oczywiście on miał w papierach Edward, ale wszyscy na niego Józef mówili. No i praktycznie znany jest wszystkim państwu ten właśnie tutaj Berbeś, urodzony w 28 roku jako Józef Stojanowski, lekarz, który zrobił dużą karierę później w Poznaniu. Napisał doktorat, był chirurgiem, urologiem, dosyć znany. Ale mnie zaciekawiły jego wcześniejsze losy, ponieważ to jest moja babcia Anna Stojanowska, to jest właśnie Edward Józef Tkaczyk i tutaj mój dziadek Michał Tkaczyk. Co ciekawe, w zbiorach Tkaczyków zachowały się świadectwa szkolne. I to jest bardzo też ciekawy materiał źródłowy, pokazujący jakby przekrój, w jakich, na ich nieszczęście chyba, ciekawych czasach, w cudzysłowie ciekawych, oni żyli. Świadectwo szkolne z Kozaków zachowane. Zazule Kozaki, tu jest stempel, oczywiście przez Marię Fechner podpisane. Tutaj też Tkaczyk Edward. I co dalej? Zachowało się zdjęcie, zachowało się świadectwo szkolne niemieckie. Jak widać, ze szkoły średniej ze Złoczowa, też Tkaczyka Edwarda. Tutaj już jest radzieckie, z 1944 roku. I proszę zwrócić uwagę, ile tu ma przedmiotów, łącznie ze znajomością konstytucji Związku Radzieckiego i Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej. Takie były też przedmioty. Także to zreprodukowałem, uważam, że to jest no, ciekawostka taka duża. Z podziałem też to nauczycieli zainteresuje na różne takie semestry krótkie. Także tych ocen na świadectwie było dosyć dużo. Edward Józef no, był słabym uczniem, jeśli chodzi o te wszystkie właśnie konstytucje i te wszystkie propagandowe rzeczy. To miały same trójki, czyli tak, żeby przejść do następnej klasy. On w tym czasie i przed 44 roku, przed 44 rokiem jako nastolatek był zaprzysiężony w Plutonie Armii Krajowej, był pluton Kozaki. Też nie mógł tego ujawniać po 45 roku, chociaż z tego co nam wiadomo i o tym napisałem w książce, w Witnicy, w gimnazjum miał taką sytuację, ponieważ jak tu przyjechał w 45 roku, poszedł, miał kontynuować edukację w gimnazjum i miał złożyć jakąś przysięgę z tego, co nam wiadomo, taką, nie wiem, na wierność socjalizmowi. Podobno, prawdopodobnie odmówił. Z tego, co słyszeliśmy, odmówił, bo powiedział, że wiąże go inna przysięga i władze szkolne nie zapomniały mu tego, nie dopuściły go do matury tutaj. Skończył gimnazjum, skończył liceum, bo tam mamy też świadectwa licealne. Tutaj jest czasem studiów, nie dopuściły go do matury, ponieważ on jakby był takim uczniem niepokornym, bardzo dobrze się uczył, ale niestety politycznie był niepoprawny, a do tego jego ojciec, czyli Michał Tkaczyk, nie należał do spółdzielni tutaj miejscowej, tylko miał prywatne gospodarstwo. Fakt, że no, biedowali, no ale niestety propagandował był niewłaściwym człowiekiem, nie dopuszczono go do matury w Gorzowie i tak jakby, no, ponieważ on się chciał kształcić i bardzo pomagał mu ksiądz Michał Kral. Wiemy, że z opowieści, że ksiądz Kral finansował edukację wielu dzieci pyrzańskich, edukację dzieci, które były zdolne.